Madagaskar. Kraj leżący u południowo-wschodnich wybrzeży Afryki, w zachodniej części Oceanu Indyjskiego. Urozmaicony krajobraz tworzą wyżyny i niziny, płaskowyże i pustynie. Państwo położone jest na czwartej pod względem wielkości na świecie wyspie. W środkowej części Madagaskaru, 200 km na południe od stolicy kraju, Antananarivo, leży około 30-tysięczne miasto Betafo. Wokół rozciągają się pasma wzgórz i tarasy pól ryżowych. Ryż jest podstawowym pożywieniem Malgaszy, składnikiem każdego posiłku. Jego uprawa wymaga wiele trudu. Najpierw rolnicy przygotowują pole, potem umieszczają w nawodnionej ziemi sadzonki i wzbogacają glebę nawozem. Wszystkie prace wykonują ręcznie. Uliczki Betafo od wczesnego rana tętnią życiem. Dorośli spieszą do pracy, jeśli ją mają. Dzieci i młodzież do szkoły albo na zaludnione ulice. Rzesze biednych idą przeważnie w okolice bazaru, by coś użebrać. Noszone na głowach worki, koszyki czy sterty siana to normalny widok na ulicach Betafo, jak zresztą w całej Afryce. Malgasze jednak nie uważają się za Afrykańczyków. Wywodzą się głównie z ludów Azji Południowo-Wschodniej, wymieszanych z osadnikami z Afryki i arabskimi kolonistami. Stąd ich uroda zasadniczo różni się od rdzennych Afrykańczyków. Od maja do października panuje tu zima. Druga obok lata pora roku na Madagaskarze. Zimą w Betafo temperatura w ciągu dnia nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza, ale w nocy znacznie się obniża, dlatego poranki wymuszają cieplejsze odzienie. Betafo rzuca się w oczy ogromna liczba dzieci. Niektóre chodzą do szkoły, inne bawią się zrobionymi przez siebie zabawkami, jeszcze inne biegają po ulicach, sprzedają na bazarze, noszą drewno czy wodę. To dla nich pracują córki Maryi Wspomożycielki, siostry Salezjanki. Jedną z nich jest Polka siostra Teresa Leonik. Większość dzieci pochodzi z bardzo biednych rodzin, niektóre są sierotami lub półsierotami. Odwiedzamy jedną z takich rodzin, wspieranych przez siostry. Żona odeszła ode mnie, zostawiając mnie z 9 dzieci. Po prostu uciekła. Nie wiem, gdzie jest. Żyliśmy w strasznej biedzie. Cierpieliśmy głód. Gdy dzieci podrosły i trzeba było posłać je do szkoły, poprosiłem o pomoc salezjanki. Siostry zapewniły mi bezpłatną naukę i codzienny posiłek. Żyjemy w całkowitym zawierzeniu Bożej opatrzności. Pan Ernest jest chory i stan jego zdrowia wciąż się pogarsza. Kiedyś pracował jako tragarz. Teraz nie ma już siły ciągnąć ciężkich wózków. Dziękuję Bogu, gdy uda mu się zdobyć coś na kolację, choć najczęściej wraz z dziećmi kładzie się spać głodny. Takich rodzin w Betafo jest bardzo wiele. Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych, Madagaskar zajmuje 9. miejsce na liście najbiedniejszych krajów świata. Ponad 70% społeczeństwa żyje poniżej skrajnego ubóstwa, za około 1 dolara dziennie. To przede wszystkim owoc kryzysu ekonomicznego, jaki wstrząsa wyspą od 2009 roku. W ciągu kilku ostatnich lat liczba ludzi żyjących na progu ubóstwa w tym kraju wzrosła aż o 10%. Dlatego obecność sióstr salezjanek na Madagaskarze jest bardzo potrzebna.